Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus, a po drugiej stronie Mardar, co się robi ze swoimi łapami? Siemaneczko. No siemaneczko. Macham, nie? A jak to drugą? Pod R masz. Widać? Nie widzę jeszcze nic. No jedną machasz. A drugą? No drugi klawisz. Myszki. A, bo ja muszę mieć... Nie, nie przyłącza mi na dwie jeszcze. No to może zmieniłeś w opcjach klawisz może. Tego. Kochani, kochani, oczywiście... tak dziwnie zaczęliśmy w ogóle. Witajcie, witajcie w drugim sezonie, oczywiście. Świat na modach Venom Venoma, albo Venoma Świat na modach, whatever. Sezon drugi. Sezon drugi, dokładnie, sezon drugi, dziurka. Idziemy sobie, idziemy tak jak widzicie, już jest natura, tak, bo nie, jest botania. No nie, no, natura też jest, no to są te krzaczki takie śmieszne, i bioplant jest, i jest, co to za roślinki, zielone kwiaty, botania, ohoho. Dawaj sadzonki, moje sadzonki. Moje, węgiel. No, w każdym razie, kochani, brzydki ten świat jak cholera, ja pójdę tędy. I to jest Dead Swamp, tak jak Mardat wcześniej, że tak powiem, mi zdążył zauważyć, o, nowa roślinka, tak, która bije. Au. Co to było? Uważaj na spawnery. Coś gdzieś rympsnęło. Rympsnęło. Oj, Chunk się nie wczytał. Krówki. Wczytaj się, Chunk. O, to moje, moje krówki. Moje, moje. Boże, co za psychopata. Moja? Cześć, czemu ja się zadaję z psychopatami? Nie wiem, bo jesteś psychiczny. No, kochani, więc drugi sezon jest sezonem dziwnym. Dlaczego? Jest więcej modów niż... niż ustawa przewiduje. Nie, no nie niż w poprzednim sezonie, nie oszukujmy się. Doszło Galacticraft, kochani, będziemy latać w kosmos! Ale a najlepsze później. Jest to, Venom jak zaczynał robić tą paczkę, mówi, a odchudzimy ją. Ta, mówię, odchudzimy ją, będzie lżejsza, łatwiej, szybciej chodziła. Chodzi jak kombajn oczywiście, ale... Czy ja słyszę zło, które mnie bije? Mardar, ty kuźwa! Bij go! No nie, kolejny. Weź tam luknij, czy nie ma spawnera. Pewnie jest, no i dobrze, niech idą po ciebie. Ja tu sobie... Szybko kobel na mieczyk jakiś i porządniejszy kilof. Dwa. Trochę więcej kobla wziąć. Czekaj, wiesz co jeszcze? Option video settings. Brightness oczywiście, kochani. Brightness. Jak Venom mógł brightness zapomnieć? Nie tylko Venom zapomnieć mógł. Też zapomniałeś? Ale pierdoły. Ustawiłem wszystko, muzyki i tak dalej, ale nie to. No widzisz? A czekaj, ja muzykę ustawiłem? Music Sounds 18, dobra, niech będzie. Słuchajcie, druga sprawa tak, żeby was nie zanudzić, nauczony po pierwszym sezonie, bo ja też się uczę, słuchajcie, jestem w szoku. A mianowicie, ko, kamień, czekaj. A czego ty się niby nauczyłeś? Czekaj, pomyślałem, żeby nie zanudzać, nie będę robił dokładnie, no niektóre rzeczy będę. Ale nie wszystkie, niektóre rzeczy z tych, co robiłem w poprzednim sezonie. Teraz pójdziemy inną drogą. Czyli na przykład, wcześniej, że tak powiem, źródła energii, tak, prądu tak zwanego. Venom. Co? No można i tak. A to jest kolejny mod, tylko nie pamiętam, jak on się nazywa. Jak on się nazywa? Battle Gear, że można w dwóch łapkach trzymać i raz jedną, raz drugą walić. Niestety nie da się jednocześnie. Gdzie te krowy? Jak to nie da się? Ale to nie działa w ten sposób. W sensie nie zadaje obrażeń więcej niż jakbyś jedną walił. O, może w ten sposób. Niestety, no to za dobrze by było, no wiesz, co to za przewaga. Gdzie te krowy wszystkie się podziały? Pouciekały? No tak trochę. Ty, mięso mi uciekło, no. Mięso! Mięso. Help! Padłem do dziurki! Mardart, help! Musimy się wydostać. No,
Więc najbardziej z których modów się cieszę? Wiecie co? Tak, znaczy wiecie, wszystkie lubię. Oj, aż zlagowało, bo się renderuje. Forestry, Wintery, o. Czekaj. Sfinek! Tam jest sfinek! Ja chcę sfinka! Ty zrobiłbyś piecyk, co? Nie mam tyle kobla. Czekaj, ja mam. Oczywiście, ja mam. Ja muszę być przygotowany. Ja muszę być zawsze przygotowany. Bo Mardart już myśli, jak tu podbić świat swoimi maszynkami. Jeszcze nie. Najpierw to trzeba się przygotować do tego, nie? Czekaj, ile ja mam tego kobla właściwie? No, i standardowo Venom się będzie rozwijał w górze. A ja stwierdziłem, że ja pójdę, spróbuję. Znaczy nie jest powiedziane, że w górze. Dobra, na górze, w górze jeden pies, a ja spróbuję sobie pod wodą. Postaw crafting'a tutaj gdzieś. Musimy coś, jakiś papusz sobie. Mardar chce pod wodą się budować, dokładnie. Ja pomyślałem, że może być jakaś góra, ale pod warunkiem, że. Włóż gdzieś węgiel jakiś. Do tego twojego. Kuś. A jeszcze jeden masz? To wrzuć do tego twojego. Bo ja mam świnkowo, a ten. Choć jeszcze popolujemy o kurczaczek. Potrzebujemy dużo jedzenia. Nie ma hunger overhaul. To chodź, zobacz, Mardart. Jak się wygenerowały roślinki, zobacz, jedna na drugiej. Tu. O, śmiesznie. Wow, to ładnie wygląda. Ty, to jedno na drugim da się? Chyba tak. Wow. Tylko chyba później nie wypadają z nich, jak Dobra, walisz, zniszczysz. ale to. Noc idzie. A, kochani, jakby to powiedzieć. Tak, to jest headshot. To jest mój SMS. Problem jest Jak następującej zwykle. maści. To jest od cholery owiec. Na mapie widzę świnkę. Gdzie ta świnka? Może na drzewie jest? Świnek! Kuźwa! Coś gdzieś chrumknęło. Mówię ci, słyszałem to. Oj, uranium widzę. Kochani, problem jest następujący. Nie dość, że zostawiłem mod pod tytułem. Jak się to z tymi mobami nazywało? Infernal. Infernalne mobki, owszem. Zostawiłem również to, że były niebezpieczne moby. To jeszcze. Dawaj jakieś mięsko. Dawaj, tutaj jest. Dobra, kurczaczka wrzucę. A ja trochę pozabijałem owiec na mięsko. Owiecek, a i te. Dodatkowo jeszcze jest nowy mod, którego jeszcze nie miałem. Który wiem, że jest fajny. To znaczy, miałem kiedyś na własnym takim prywatnym serwerku. To jest Ender Zoo. Ender Zoo to są te maluśkie takie kurde. O, kurczak! Kutak na ostro będzie, ty! Kurtak na ostro! To nie jest mądre w nocy tak łazić. Szczerze, ja się boję. Ja nie wiem jak ty, ja już wiem czego tu. Co to tu się. Pod ziemią musi być ta świnia, no. Albo tutaj. No nie wiem gdzie ta świnka. Na mapie jest, a tutaj nie widzę jej. No, pełno niebezpiecznych rzeczy tutaj jest. Czekajcie, kurczaczka przepalimy jeszcze. A, sędzi mnie nos! Znaczy, że ktoś kłamie. Co robimy? A, kopiemy dziurkę. No ja sobie już powoli kopię kobra do pracy. No i tak Do na jakiej razie, pracy? Idziemy na wyprawę szukać domu, a nie pracy. Ja coś czuję, kochani, że to będziemy. Szukali. A może w dół bardziej. Dobra. Wągiel? Masz? No myślałem, że ty masz. Nie no, pan. Dobra, zbieramy bambetle i zaraz idziemy dalej, nie? Tak w nocy? No. Nie boisz się? Nie. No to. To Nie, fajnie. biorę mięso, resztę. Ciemności egipskie. I idziemy. Idziemy. No dobra, mody, z których najbardziej jestem happy. Czekaj, w którą stronę byśmy poszli? Poszlibyśmy może Idziemy wybrzeżem. wybrzeżem? Dobra. O nie, między innymi oni! To był tylko ten teleport. Tak, tylko że oni cię mogą w bezczelne podziemie teleportnąć. Infernalny jeszcze, tak, cudownie.
Monster Hunter. Huh. Ciasteczka dostałem. Oni cię mogą na przykład pod ziemię i udusić, więc trzeba uważać. Może chcesz ciasteczko? Nie, ale chcę świnki. Chocio! Jestem Monster Hunter! Nie bij mnie, kuźwa miecze! Chodź zobacz, chodź zobacz, 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 zobacz! Venom. Co? Aj, nie trafiłem. Maldard! Trafiłem. Tak, oj, kurczak wypadł! Trafiłem cię i kurczak wypadł. No nie! Z pieskowca wieża. Battle Towery są, tak jak wspominałem. Może się do niej nie zbliżaj. Myślisz? O Jezus, ile zła! Dlatego idę mówię, sobie, się nie zbliżaj. Idę sobie, idę, Mardart, czekaj! Gdzie jesteś za mną? Fajnie to rośnie, jedno na drugim. Tall Mystical Green Tower. Shit! 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 Shitostwo, uważaj, shitostwo. Leć! Leć! Co, na drugi brzeg idziemy? Mhm. Do tego wyschniętego lasu? No dobra. Fak, co jest? Gdzieś infernal jest. Chce mnie udusić. I to jeszcze złoty. Dobra, poszedł. No właśnie... Chce mnie udusić. Infernal złoty. Bo rzucił mi bąbelki. Tam jest Gatling Sniper. What? I jeszcze mi się nie załadowały czanki, nie mogę iść dalej. Hihi. Jaki snajper? No szkielet snajper. Ale z mieczem. Ostrożnie. Z dala. Ropę widzę. Właśnie. Między innymi a jakie... ja widzę dużo squidów. To właśnie ten snajper idzie do ciebie. Właśnie patent jest tego rodzaju, kochani, że między innymi tacy snajperzy pojawiają się i oni są bardzo upierdliwi. Mhm. Boleśni strasznie. Więc to kolejna modyfikacja mobów, jeżeli chodzi o to, jeszcze trudniejsze są. Tak. Kurczaczka! Są zmienione ich wyglądy. Oddawaj mój... Dobra, później i tak się podzielimy. Początek to przecież i tak razem będziemy, nie? Tak, 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 tak? Nie, 8. Okej. Okay. Kurki! Ty to, jeżeli ci nie wczytuje czanka, to za mało ramu masz. Mam 5 giga. Tylko 5. Ale to wiesz, to nie jest tak, że mi całego czanka nie wczytuje. Pasek. No taki paseczek. No to po stronie klienta niestety to są rzeczy. Oj, co tu się dzieje? O, jakiś las ładny! Co to za las? Tyryry. A, to jest ten. Ła! Dobra, spadłem. Ile jeszcze będę miał te bąbelki? Nie wiem. Dobra. Kurczak! Kutak! Jest kutak. Kutak na ostro. A jak? O, widzę. Świątynię Lucky Blocka. O, pierwszy Lucky Block, gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Koło ciebie, po prawej. A gdzie widzisz świątynię? Przed nami. Przed nami? Tak. A tam! Infernalny. Infernalna świątynia Lucky Blocka. Oczywiście Lucky Blocki też kochani mój, są. Mój. Ja co? Znalazłem to, ja biorę. Nie. Łucznik z płonącymi strzałami? Jeszcze alchemik? Radzę ci uważać, bo może się trafić łucznik z wybuchającymi strzałami. I co? I łuk! Dostałem Lucky Łuk! Ła, podpalił mnie. Chuj. Ty! Podpalił mnie. Nie muszę mieć strzał. Wow! To weź zejmij tego łucznika. Którego? Tego, co jest w wodzie. To na co on robi w wodzie? Jeszcze ty, mnie... on jest, on mnie truje. Chlast. Dobra, zaraz go zdejmę. Mocny łuk. Czy ja wiem, czy mocny? Power 2 tylko. Punch 1, Flame 1, Infinity 1, ale zawsze lepsze to niż nic. Uważaj, Creeper za tobą biegnie i to taki mały! Jak zasuwa! Mini Creeper! Shit!
A, właśnie, kochani, to jest przerażająca rzecz, że pojawiają się małe wersje stworków. O kuźwa, Dirt Creeper, nie! Odejdź! Nie chcę zostać zadirtowany. Kuźwa, snajpery, snajperzy! Co tu się dzieje? Co to jest za bajom? Jakiś taki dziwny, nie kojarzę go za bardzo. Middle. Mido. To tylko creeper. Ale jadę dosłownie tak twarzą w twarz z nim stanąłem, wiesz? O, jaka fajna łąka. Co jest? Czemu? Czemu tu jest pajęczyna? Gdzieś musi być infernalny, który mi rzuca pajęczyny po nogi. Albo coś takiego! Fallen Knight! Kuźwa! Zobaczcie, z czym on jest! Kurna, głupi T-Mobile musi mi pisać, cholera! What Oh the fuck? fuck. Oh fuck. Bierz łóżko. Nic nie widzę. Sorry, nic nie widzę. Nie mogę się ruszyć? Spoko, odblokowałem cię. To jest ten infernalny, co idzie? Ta. O I to shit, jeszcze z znowu nic nie łukiem. widzę. On ma truciznę. Musisz go. Dobra, ja mam jedno serduszko, musisz go siepnąć albo coś. O kuźwa, to jest złoty. Dobra. Uwaga. Nie. Run! Znowu żeś to zrobił? No. Ty, a tu jest blok żelaza. No nie. Tak bym ci nic nie mówił, nie? Nie Ale no. twoje itemy poszły Wy. Czekajcie, Piździec. jak to się robiło? Waypoints, teleport, teleport. O. Miałem itemy, tak? Spoko, ja zaraz też zginę. To czekaj, poświęcę się już. Mam jeden kobla. Fuck! Fuck! Uciekaj, Bardard! Uciekaj! Uciekaj! O, cicho, znalazłem chyba fajne góry. Gdzie? Tam. O, ja też widzę je. I chyba tu się osiedlę. Gdzie w tej kałuży? Tutaj? No? Może byś włączył inventory true? O, ładnie tutaj. Ale tu ładnie, tu łąka jest w ogóle. Podoba mi się tutaj, tylko. Ale nie, ty, a nie. Nie, 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 Co nie? nie. Nie, nie, no bo góry mają wierzchołki, wiesz? Czyli nie są płasko wykończone. O kurde, tam dalej. Ty, co to za biom jest z tyłu? Jakiś las. Ale fajne. Tylko zauważ, że Aha. pierwsza Wow. warstwa tych gór zawsze taka jest. Masz Chodź jeszcze obejrzeć. drugą warstwę, która się kawałek dalej znajduje. Masz trochę mięska? Ta, zaraz ci dam. Bo ja taki gołodupiec znowu. Ej, fajny biom! To jest taka a la dżungla, ale. Ale nie dżungla, czekaj, jak to się nazywa? Tropical Rainforest. Tropikalny ten. Las deszczowy. O! Dobra, zatrzymaj się, skoro Czekaj, chcesz mięcho. melony są, ja sobie melony też zbiorę. O! Jedzonko. A! Ty! Nie gin! Wykopię cię. Jeszcze jedna kratka! O Jezu, jeszcze jedna! Uf. Okej. To jest chamskie. Świlka się patrzy, się śmieje z ciebie. Masz. Poproszę. O, dziękuję. O, i tu masz to już normalne góry, co ty byś chciał. O. Rainforest, bardzo mi się podoba ten las deszczowy. A ja się osiedlę w tej kałuży tutaj. Wiesz co? Pardon. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale jak mówiłeś, że chcesz pod wodą, nie sądziłem, że pod taką wodą. Nie, no, jakąś głęboką.
podoba mi się. A co byście powiedzieli tam na górze? Dlaczego góry? Bo mówiłem ostatnio w którymś odcinku, że nie chcę już słyszeć o żadnych górach, nie? Ale jest. Dziura? Jaskinia. Nie, no nie mam jak tędy pójść. Kurna, nawet pikaksa nie mam, nic. To zrobimy ci. Dobra, czekaj. Pierwsza rzecz, kurde, zapominam, że pod M już nie ma mapy. Tylko To. jest pod J. Tak jest. Tu usunę. Mapa jest świetna, sami zobaczcie. Jest świetnie zrobiona graficznie. Tu mamy duży, duzi, duzi, duzi. Tylko, żeby wcześniej była mapa postara i widzę, że zostały elementy ze starej. Trzeba odświeżyć mapę. Nie wiem, jak się to robi. Ty, ale wiesz co? Fajne jest, że w tym Bioplanty nowym jest opcja taka, że jak jestem w tym biomie, to nawet inne niebo jest, wiesz? To mi się naprawdę podoba, to jest dopracowane. Kurna, co mnie bije znowu? Gdzie ty żeś prost? Nie wiem, idę tym, kurna, na wybrzeże jakieś. Patrzę, jakie ty, ale jakie to długie jest! Świnek! A może też się na tej górze wezmę? Kurna, jakie to Ty długie. zajmiesz jeden kraniec, ja drugi. Nie wiem, nie wiem, wiem, że próbuję gdzieś dojść. O, tam widzę jakiś kolorowy biom. No dobra, na razie jest opcja, nie? Że domy, Boże. Góry tutaj. Ale idę, że tak powiem, ogarnąć, co tam dalej jest. Poza tym, że świnki widzę. Aha, ta 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 Ale Creepery ile małe tych battle dwa. towerów się spawnuje? No. Będzie co robić. Będzie co robić, o. Jezu, drzewo. Czekaj, te zwykłe takie, to ja sobie wezmę. Trochę pozbieram. O, a ja już marmur widzę. I znowu Co? ruchomy piaski. No znowu wpadłeś? Na szczęście tym razem płytkie. Kuźwa, mardart jego ruchome piaski. Bo ja nie patrzę pod nogi, tylko patrzę na teren. O, lag był. Tak wygląda. A jak wygląda? Zarąbiście. Zielona woda. O, fuj. Dobra, Venom musi zrobić sobie swój własny craftbox. Jej! I wykopać własnego kobla. Nie wiem, czy masz kobla? Mam. Ale musisz wtedy do mnie dotrzeć. Czyli. A co tam dalej jest? Tam jest pustynia? Ty. Czy Co? to jest to, co ja myślę? Gdzie? Czy to jest skała wulkaniczna? Które? Ten Takie biom? czarne. No idę. Jeżeli to jest ten bazalt. To jest bazalt, ale to jest. Nie, bo Nie. może Z być też którego moda aż. chcesz? Bo to jest z Bioplanty. Bazalt był tylko jeden. Nie. Był z Bioplanty i był z wulkanu z tego. Jak on się nazywał? Albo Ashblock to jest chyba. To nie jest bazalt. Dlatego idę sprawdzić, co to jest, czy bazalt, czy aż. Ashblock. Ja już widzę, że Ashblock. Bazalt z Project Red. Dziękuję bardzo. O, jaki dziwny wulkan. Malusi. Czyli Mardard zostaje tu na stałe. No bo. Żebyś wiedział. Czy na wulkanie się będziesz budował? Tak. Ale jak wybuchnie? A wybuchanie. No, mogę pomóc mu małą nukę wsadzić tam w trzewia i zdetonować. No, to ja już wiem, gdzie się buduje. Dziękuję bardzo. Rozstawiam sprzęt. Ty wiesz, że ta lawa jest do samego bedroka? Wiem. Co to za dla mnie A wiecie problem? co? Podoba mi się tamte drzewo. No dobra, skoro Mardard zdecydował tutaj. Oj, tutaj tylko nie. Mardard, mam do ciebie wielką prośbę. Jeżeli będziesz wycinał drzewa, a będziesz, to wycinaj tam, gdzie ten suchy biom jest, nie? Bo tutaj masz na przykład palmy, widziałeś o tym? Kawałeczek tego, oazy. Kawałeczek w ogóle pustyni. Wszystkiego kawałeczek. Mi się podoba tam. No to czyli co? Czyli ja idę w góry, tak? Asyjce w góry. Wysłałeś mnie w góry. Dobra, czekajcie, jakoś tu się ogarnąć. Co zrobić? A jak tu ładnie jest. Kurde, tu mi się podoba. Tam jakby było płasko. Może tam jest płasko.
No na samej górze masz No, zależy pasło. z której strony właśnie, kurde, ja chciałbym tu, to bym miał zarąbisty widok. Na samej górze masz pasko, tak czy tak? No nie zawsze. Czasem są ostre wersje. No to jest ta płaska góra, już ci to mówię z góry. Dobra, to mówisz ten martwy las jakiś, tak? O, Marley. Marley? Marley! Ty, to jeszcze... Ty, a w twojej górze jeszcze był, chyba dużo widziałem marmuru, nie? No, zaraz zobaczę, czekaj. No nie powiedziałbym, pszczizela. No jest trochę, ale nie dużo. A co? A nie, tam dalej trochę jest więcej. To jest mój marmur, poszukaj sobie z własnego. Pierdziele ci, prędzej czy Nie, nie później. będziesz mi podpierdzielał marmuru, no. Ty, ale to nie jest martwy las. No to znaczy ten, bo ja nie mówiłem martwy, ja powiedziałem wyschnięty. To też nie jest wyschnięty, to jest ten dark. Dobra, Darek znalazł Darka, no. Fajnie, nie? O, to się przyda, to mi się przyda. No dobra, jak ja do kuźwy nędzy to zrobię? Nie wiem. Jak ja wejdę tam na górę? Po drabince. Ty, to nie byłoby głupi pomysł. Czasem ty, kurde, jeszcze myślisz. Dobra, ja się zatrzymuję tutaj przy tej wodzie. O! To jest ładnie. No, prawie ładnie. Ty, dobry pomysł, tak drabinkami sobie wejście zrobię. A co? Dobra, ja się zatrzymuję tutaj z widokiem na słońce. To znaczy na kra... No, no, dobra, nieważne, whatever. Nie wnikamy. Nie wnikamy. Będą się musieli zakopać, żeby go robaczki zjadły. Dobra, co jak gadam głupoty, trzeba by się wziąć do roboty. Boże, nie czuję, że rymuję. Co to jest? Limestone z Chisela. Tego wcześniej nie było. Nie, limestone był. Nie było tego granitu i tego takiego czerwonego. O cholera, nie mam na siekierkę. Znowu? Time to mine. Się drewnianą. No mogłeś wziąć ode mnie kobla. Dobra, już mam. Time to upgrade w ogóle. Mardart, zło idzie. Ty, ale masz ten... wrzuciłeś to, co prosiłem cię? Keep inventory? Jo. Tak. Dobra. Dobra, powiem tylko tyle. Jest dupowato! Ciemno jak cholera! Kto ma ciemno, ten ma ciemno. Ciemno, 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 ciemno. Pójdziemy sobie kopać tutaj. Kobla. Ty, tylko jedna prośba. No. Weź się rozbudowuj po mojej stronie w razie czego. No po twoje, ja no chcę mieć widok na ciebie i na ten las tutaj. Przecież. Nie? No to chodzi. Żebym ja, jak to się mówi, też miał widok na ciebie. Dlaczego chcesz mieć widok na mnie? Żeby mieć gdzie strzelać z armaty. Spadaj! Spadaj! Ale to już myślę, że w kolejnym odcinku. Jaki? Armata? W kolejnym odcinku? Nie, no. Zgadzam się, kuźwa. Sam se strzel w tyłek. Ale ja nie powiedziałem, że będę strzelał w tyłek, tylko w głowę. Jak już strzelać, to tylko w głowę. Dobra, poczekaj. Jeszcze w następnym odcinku? W jakim następnym? Nie będzie następnego odcinka, bo mnie chce zabić. Dobra. No. Cholera, zabrakło drewna. Dobra, kochani. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie mi, co myślicie o mojej opcji zamieszkania. Więc... co myślicie o opcji zamieszkania Mardarta? Ja mówię swoje, zaraz Mardart powie swoje. Moja jest zajebista. Dlaczego? Po pierwsze, mamy las piękny deszczowy. Time to farm już zaczął. No nie, ja nie mogę z nim, no kuźwa. Mamy piękny las deszczowy. Piękne kolorki, piękno dużo roślinek. Mamy piękne góry z takim fajnym hardened dirt. Bardzo fajny kolor, taki piaskowaty. No kuźwa, piaskowaty. No i co jeszcze? Będziemy tam na górze, będziemy mieli piękne widoki na wszystko, a po drugiej stronie jest chyba jezioro. No, chyba tak. Och,
Chyba tak, no. No, więc będziemy z jednej strony mieli jezioro, z drugiej strony las i ten kolorowy las i tamtego z jebka Mardarta. Więc teraz. Dzięki. I to jest moje. A teraz Mardart, powiedz co? Dlaczego twoja siedziba jest dobra? No, szybciutko. Raz, dwa. Bo planuję zrobić tutaj po prostu zejście pod wodę. Ja... No to dlaczego życie pod wodą będzie dobre, no? Nie tyle dobre, ale trudne. Chcę mieć wyzwanie, a nie jakieś łatwe na górze. Fajne te. Żeby coś zrobić, będę musiał, jak to się mówi, pozbyć się trochę wody, nie? Ła, No dobra, fishing. to jest wyzwanie Mardarta. Więc piszcie, kochani, komentujcie, subskrybujcie i... Do następnego, siemaneczko. Ała, Zombie. roślinka mnie bije. A mnie zombie jak z wędką. Hejka.